Połączyliśmy się z posłanką Marceliną Zawiszą, polską posłanką, dodajmy, partii Razem. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, będziemy rozmawiali o tym, na ile Lewica jest jeszcze Razem. Głośna sprawa, 27 osób, w tym grupa parlamentarzystek, odeszła z partii Razem, no niemal w przeddzień kongresu, podczas którego miano decydować o tym, czy wyjść z wspólnego klubu z Lewicą, czy nie. To takie uderzenie wyprzedzające chyba trochę. Znaczy, no myślę, że to też jest, trzeba to powiedzieć wprost, bardzo nieładnie w stosunku do osób, które pracowały na to, żeby te osoby, które dzisiaj są w parlamencie, czy to w Sejmie, czy w Senacie, zdobyły swoje mandaty, że bez kompletnie żadnej informacji, bez tak naprawdę, no nawet pożegnania się z partią, dwa dni przed kongresem, czyli przed tak naprawdę największym demokratycznym zgromadzeniem naszej partii, no postanowiono ogłosić tę decyzję na konferencji prasowej. No my oczywiście, no to jest przykra sytuacja za każdym razem, kiedy ktoś opuszcza szeregi partii, to zawsze jest przykra sytuacja, ale no my jesteśmy 3000 organizacją. Myślę, że te niecałe 30 osób, które opuściło nasze szeregi, to jest oczywiście zawsze strata i zawsze smutno też tak z ludzkiego po prostu punktu widzenia, ale no, dla większości naszej organizacji jest to dosyć niezrozumiałe. Szczególnie, że właśnie na kongresie ma się odbyć dyskusja o tym, co dalej z partią, no właśnie, jeśli chodzi właśnie o obecność w klubie. My mieliśmy referendum, które nie jest... No właśnie, wiążące. To tak a propos tej demokracji, prawda, wewnętrznej, partyjnej. No, tak. Znaczy ja rozumiem, że ktoś się może nie zgadzać z decyzją, ale ta decyzja będzie zapadać przez weekend. I biorąc pod uwagę, że my jesteśmy demokratyczną organizacją, to nie jest tak, że u nas przychodzi lider, krzyczy, jak ma być i wszyscy się pięknie ustawiają w szeregu. My jesteśmy szalenie demokratyczną partią, która no, wspólnie podejmuje te najtrudniejsze decyzje, więc mam nadzieję, że tutaj ta decyzja oczywiście w ten weekend zapadnie, niezależnie od tego, w którą stronę to pójdzie. Ja oczywiście mam swoje preferencje, no ale myślę, że to jest po prostu bardzo nieeleganckie. Ale było referendum w tej sprawie, w którym blisko 54% opowiedziało się za wyjściem z klubu. Więc to tak jeszcze taki tak, aneks do tej wątku demokratycznego. Tak, ale to co się właśnie, znaczy to referendum było opiniodawcze, ono było zwołane oddolnie przez zarządy okręgów zgodnie z naszym statutem. I to co trzeba powiedzieć, to te głosy, które się pojawiają za wyjściem, one się pojawiają dlatego, że dosyć krytycznie oceniamy po prostu to, jak ten rząd działa i czego nie realizuje, a czym się tak naprawdę zajmuje, bo mówimy tutaj o niezrealizowanych obietnicach liberalizacji prawa do przerywania ciąży, o związkach partnerskich, na które się nie zgadza PSL, o tych rzeczach, które są dla nas ważne z perspektywy praw człowieka, czyli kwestia zawieszenia prawa do azylu, czy w ogóle jakby ten język, który naprawdę nie powinien nigdy w Polsce się pojawiać, biorąc pod uwagę również naszą historię, taki odczłowieczający osoby, które są na tej granicy, szczególnie w sytuacji, w której premier przed wyborami stawiał na prawa człowieka, a po wyborach no po prostu no, używa taniego populizmu i to są rzeczy, które tak naprawdę napędzają spiralę nienawiści do osób o innym kolorze skóry, niepochodzących z Polski, a nie pomagają na budowanie społeczeństwa, w którym wszyscy się mieścimy i w którym mamy zrozumienie dla tego, że ktoś, kto ucieka przed wojną, przed głodem, przed gwałtem, powinien znaleźć u nas po prostu swój dom. I to, co dla mnie jest również ważne, no to są oczywiście kwestie pracownicze. To jest kwestia tego, że w obecnym budżecie zaproponowano jedynie wyrównanie inflacyjne dla budżetówki. Ja rozumiem, że w tym zeszłorocznym budżecie były podwyżki na poziomie 20-30%. Czy one zostały realnie zrealizowane w poszczególnych grupach? No to jest kwestia dyskusyjna, ale one były zrealizowane w takim szerokim sensie, że to wyrównanie było. Przy czym ze względu na to, że przez lata zaniedbań ci pracownicy zarabiali poniżej często minimalnej albo na granicy minimalnej, to tak naprawdę oni dostali wyrównanie inflacyjne oraz jakieś
jakieś małe podniesienie tej pensji, w związku z czym zakładanie, że taka jednorazowa podwyżka to wystarczy i w obecnym budżecie jest jedynie 5%, czyli wyrównanie inflacyjne, no to jest tak jakby powiedzieć wszystkim nauczycielom w Polsce, wszystkim pracownicom sądów, wszystkim pracownicom administracji, że ich praca jest po prostu nieważna. No tak, to znaczy, no tak. Że już raz dostali, więc jakby wszystko w porządku, teraz już nie muszą. Pani poseł, te osoby, które wyszły, one mówią tak, no lepiej być w rządzie i dać mniej niż nie być w rządzie i w ogóle nic nie dać. Znaczy to jest tak jakby zakładać, że demokracja nie ma sensu, to znaczy, bo to jest mówienie, że partia, która jest opozycyjna, która staje po stronie tych, których interesy nie są realizowane, mówimy tutaj naprawdę o samym trzonie państwa polskiego, mówimy o budżetówce, o ludziach, na których to państwo stoi, żeby była jasność w umowie koalicyjnej. Jest to wprost podkreślone, że nowa koalicja będzie o tych pracowników dbać, no więc jak dba, to widzimy w obecnym projekcie budżetu, który jest procedowany w Sejmie, gdzie ta podwyżka to jest tak naprawdę wyrównanie inflacyjne, w związku z czym pracownicy żadnej podwyżki nie zobaczą, to my potrzebujemy bardzo silnego głosu tych, którzy po prostu walczą o te głosy zmarginalizowane, o te głosy, które są słabiej słyszalne, o tych, którzy upominają się po prostu o to, żeby państwo polskie działało. No bo mówimy tutaj jakby dzisiaj również o sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Znaczy to, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia, to jest katastrofa. I to jest oczywiste, że wychodzi minister Leszczyna i mówi, że dzisiaj pracujemy na budżecie, który zostawił nam Prawo i Sprawiedliwość. Jest to prawda. Tak? To znaczy, kiedy nowa władza przejmowała w grudniu ministerstwa i przygotowywała projekt budżetu, to pracowała na projekcie pisowskim, w związku z czym miała bardzo duże ograniczenia. Ale ten projekt, nad którym dzisiaj pracujemy w Sejmie, to już jest projekt nowej koalicji. I ten projekt zakłada realizację pisowskiej ustawy o minimalnych nakładach na ochronę zdrowia. I jak jeszcze niedawno wszyscy byliśmy w opozycji, panie redaktorze, szanowni państwo, to wszyscy mówiliśmy, że to, co jest w ustawie pisowskiej, to jest stanowczo za mało i nie wystarczy. W związku z czym trzeba dofinansować system ochrony zdrowia. Rozmawiajmy o tym, jak to zrobić, a nie czy. I propozycja Ministerstwa Zdrowia, żeby zamykać oddziały, zamykać szpitale, żeby zamykać, zwijać ten system ochrony zdrowia w sytuacji, w której mamy tak tragicznie i krytycznie naprawdę niedofinansowany system transportu publicznego, w związku z czym mamy wykluczenie transportowe, gdzie ludzie naprawdę mają ogromny problem, żeby już teraz dostać się do lekarza, to jeśli my polikwidujemy te miejsca, to będą mieli jeszcze większy problem. No dobrze, pani poseł, ale ci, którzy zostali, w klubie czy w rządzie, wspierając go, to tego nie wiedzą? Znaczy nie wiem, ja mam wrażenie, że to jest dla coraz większej grupy naszych obywateli coraz bardziej oczywiste, że no niestety tutaj nie ma takiej spójnej wizji państwa i realizacji tej spójnej wizji. I ja myślę, że to jest taka ułuda sprawczości. To znaczy to, że się załatwi jakąś jedną małą, drobną rzecz, to nie sprawi, że załatwimy coś systemowo. A tutaj nie ma chęci do załatwiania spraw systemowo, chyba że jest to właśnie systemowe obcinanie systemu ochrony zdrowia, systemowe niedofinansowanie pracowników budżetówki. No to wtedy tak. No ale będzie taka sytuacja prawdopodobna, że część lewicy będzie w rządzie, a część lewicy będzie w opozycji do tego rządu? Ja jak najbardziej ją sobie wyobrażam. Znaczy sytuacja, w której lewica legitymizuje działania, chociażby właśnie te związane z zawieszaniem prawa do azylu. I pomimo tego, ja rozumiem, bo tutaj oczywiście koleżanki i koledzy, trzeba im oddać oczywiście sprawiedliwość, protestują przeciwko temu, ale w ostatecznym rozrachunku przyjmą, ten rząd przyjmie tę politykę migracyjną z tym zawieszeniem prawa do azylu i z tymi haniebnymi stwierdzeniami, które są w środku. W związku z czym jakby to oczywiście jest bardzo słuszne, że takie głosy sprzeciwu się pojawiają również ze strony rządowej, ale na koniec dnia ten rząd jest przez dokładnie te same osoby legitymizowany. I w tym sensie ja nie wchodziłam i nigdy nie pomyślałam o tym, żeby wejść do rządu
Prawa i Sprawiedliwości, które niedofinansowywało systemu ochrony zdrowia, które łamało prawa człowieka, które no nie traktowało poważnie obywateli. I dokładnie tak samo patrzę przez pryzmat tego, co robi ten rząd obecnie. I nie porównuję absolutnie tego rządu do poprzedniego, ale tutaj mamy również sytuację łamania praw człowieka. Mamy sytuację niedofinansowywania tych, którzy tak naprawdę pracują na nas wszystkich, czyli nauczycieli, pracowników sądów. Naprawdę, kiedy ja przez ostatni rok patrzyłam na to, co się dzieje w systemie sądownictwa, to oczywiście cała ta sprawa z neosędziami jest szalenie fascynująca. Jeden, jakby różne inne analizy, interpretacje prawników są bardzo ciekawe, konstytucjonalistów, odnośnie różnych propozycji. Ale co się zmieniło dla zwykłego człowieka? Czy sprawy są załatwiane w sądach szybciej? Czy mamy więcej pracowników w sądach, którzy mogą tak naprawdę popychać te sprawy do przodu? Czy my mamy jakieś usprawnienia proceduralne? Czy my mamy usprawnienia dotyczące mediacji? To są pytania, które zadałam ministrowi Bodnarowi, bo oczywiście jakby wszystkie te sprawy dotyczące rozliczania Prawa i Sprawiedliwości, czy kwestie tego, jak podejść do sprawy neosędziów, są szalenie ciekawe, tak? Ale myślę, że dla przeciętnego obywatela naszego kraju dużo ciekawsze jest to, czy jeśli on będzie miał spór prawny z sąsiadem, albo będzie chciała wnieść sprawę rozwodową, to jak to będzie funkcjonować z ich perspektywy? Czy ta sprawa będzie załatwiona szybko, czy będzie się ciągnąć latami? Czy jeśli to zrozumiałe, oczywiście. Nie zapłaci, to czy ja będę mogła te pieniądze odzyskać szybko, czy nie? I to jest tak naprawdę najważniejsze. To jest pani poseł, tu musimy postawić kropkę, bo czas nam się skończył. Załatwiać sprawy zwykłych ludzi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Poseł Marcelina Zawisza. Pewnie temat będzie wracał, bo przypomnijmy, w weekend kongres partii Razem, więc tam pewnie kolejne opinie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Marcelina Zawisza, posłanka partii Razem. Dziękuję pięknie.